Witam Was tutaj, cześć, cześć, Zosz. Zapraszam Was na kolejny odcinek z Minecraft PlayStation 4. Dawno już nie było żadnego odcinka z Minecrafta i dzisiejszy odcinek też nie będzie rozpieszczać, ponieważ nie będzie zbyt długi. Chcę tylko usprawnić to, co zrobiłem w ostatnim odcinku, który był dawno temu za godami z lasami. Jak może część z Was wie, zrobiliśmy tam automatyczną fatmę i od razu mówię, nie budujcie jej u siebie, ponieważ normalnie by to wszystko pięknie działało, ale ponieważ mamy tutaj slime bloki, w sensie bloki szlamu, jak to tam się nazywa po polsku, i one pchają tutaj tą całe to wszystko, co nie, i tutaj to wszystko ładnie ścinę, tylko że nasze owieczki potrafią stanąć w ścianie i umrzeć z tego, że nie mają powietrza. Dlatego dzisiaj zbudujemy zupełnie inną farmę, która będzie działać normalnie, lepiej i po pierwsze będzie działać. Więc tak, po pierwsze mamy tutaj trzy owieczki, aby odrodzić naszą jakąś populację, bo wszyscy pozostali poumierali, co nie jest akurat najlepszą wiadomością. Więc tak, do tego tej farmy dzisiejszej, którą zrobimy, i tylko to zrobimy, ponieważ nie mam też odcinków na plany. Jedyne, co faktycznie mogłoby mi się przydać i to byście mi mogli nawet powiedzieć, czekajcie, czy to jest... to jest szczęście, to jest seal też. To farma XMP, jakbyście mogli mi znaleźć, bo to jest jeden z największych moich problemów tutaj, w tym świecie. Okej, mamy dosyć dużo rzeczy. O, jest obserwator jeden. Ma. Akurat potrzebujemy jednego obserwatora. Potrzebujemy jednego wagonika. Także... trochę... oczywiście redstone, ale nie dużo. To nam się przyda. Jakiś dowolny tor. No to jeden tor to jeden tor. Dalej, slime bloków nie potrzebujemy. Z tego co pamiętam. Ta, nie są potrzebne. Dobra, redstone i piecyk, dobra. Oczywiście użyjemy przedmiotów, które były w tamtej farmie, tak, ale żeby nie było. No, czekaj, tutaj mamy jakieś jedno drewno, to my sobie weźmy. Drewno zawsze się przydaje, nie będę ukrywać. No, i dlatego właśnie mam ze sobą tutaj seal, moje szczęście. Czy my tutaj mamy coś, co by nam się faktycznie przydało, czekajcie. Tak, bo ogólnie mamy całkiem dużo rzeczy, tak. Jak diamentowe kilofy, które się podziwiają, nie wiadomo co i jak. Ogólnie też, jak możecie zauważyć, ja nie jestem jakoś strasznie pięknie uzbrojony. No ma, z tego co mi się wydaje, może być wszystko w piecyku. Całe nasze żelazo. Tak, nawet to nie będzie takie głupie. No, dokładnie. No ma, no to weźmy sobie naszego żelaza. No tyle, ile możemy. Czekaj, po co ja będę tak robić. I mam, wiem jak zrobić przewodnik, żeby działał, ale dziś się tym też nie zajmiemy. Bo trzeba się trochę daleko wybrać i trochę wydobyć bloków i trzeba mieć seal clutch, a tego właśnie nie mamy. Dobrze, czy my coś jeszcze faktycznie potrzebujemy? Bo ta farma jest bardzo prosta. Like, really, really. Jedyne, co faktycznie nam się może przydać, to... jeszcze, tak, włazy się przydadzą na pewno. Chodźcie do mnie tutaj. Czy coś tutaj jeszcze... czekaj. Dawaj, skrzynka. Skrzynka to skrzynka. Tak, bo skrzynki tutaj... nie ma, jedną skrzynkę mamy tylko. No to trudno, to wejdźmy sobie na dół, jeszcze weźmy parę skrzynek. Bo musimy zrobić takie podstawowe narzędzia, które nam się tutaj będą teraz przydawać. Nawet, poczekajcie, gdzie to... czekajcie, niech to chciałem znaleźć. O, trzeba, mamy tutaj naszą siekierę. I tak, czy tutaj coś jest? Nie ma nic, świetnie. To chodźcie tutaj mi... tutaj coś jest? Okej, dobra, tutaj trochę już trochę rzeczy jest. To nie będę nic tutaj szukać, bo tak to będziemy mieć problemy. Okej, dobra, widzę, że to tyle, co bym mógł tutaj kręcić. Nie, ty tutaj wracaj. Dobra, ty tutaj i stwórzmy to, co potrzebujemy. No jasne, oczywiście, jeszcze spadnie. Dobra, swanego my jeszcze nie jesteśmy w 1.14 update'cie, jak ktoś może zauważyć, ale mamy już trochę takich blogów, które faktycznie mogą się przydać. Na przykład mamy to. To możemy nawet od ręki zrobić. Poczekajcie, aż to trochę nie zrobię. Co potrzebujemy do tego? Blok kobla. Dobra, to nie będzie trudne do załatwienia. Przychodzę, blok kobla. Swoją drogą jakieś bloki, na których będziemy budować, też się przydadzą, ale na pewno nie na koblu. No to nie. I płomienna różdżka. Tak to mniej więcej jakoś idzie. Może jakieś coś z tego możemy w sumie się pobawić tym. Ciach. Proszę bardzo. Pierwszy raz w ogóle takie coś stworzyłem ręcznie. Może mi nie uwierzycie, ale nigdy nie zrobiłem stacji tej alchemicznej w normalny sposób, więc proszę bardzo, mamy stację alchemiczną i nie mamy, z tego co mi się wydaje, jak jej zasilić, więc nie mamy.
Tak, z tego chyba z jednej płomiennej różdżki. Z tego co mi się wydaje, czekajcie. Nie, gdzie to może być? Oj, oj, oj. Oj, 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 gdybym ja pamiętał takie rzeczy jeszcze. No ma, zacznijmy może po kolei. Czyli, co ja wam chciałem pokazać? Chciałem pokazać, że mamy pulpit już. Możemy wybudować, proszę bardzo. Pulpit na razie nam jest zbędny, więc nie korzystamy. Krosno i warsztat. I to tyle. Z takich jeszcze tutaj. Krosno akurat. Nie, krosno chyba jeszcze nie ma żadnego użycia. Górze. Z tego co pamiętam. Nie, nie, nie ma żadnej. Dobra, to tak, czy siak. Musimy przejść do zakładki Redstone, bo to nam się przyda. I tak, musimy stworzyć raz, dwa. No więcej nie stworzymy, więc trzy hopery, z czego jeden sobie przydobimy do właśnie naszego wagonika. Dalej, potrzebujemy trochę tego. I do tego potrzebne jest nam drewno. I to jest właśnie tego, potrzebujemy do drewna. Drewno to jest naprawdę najbardziej schodząca rzecz. I tak, takich pistonów potrzebujemy 4. I potrzebujemy patyczki. Tak, dokładnie. I z patyczków musimy stworzyć takich 4. Okej, no to teoretycznie jesteśmy już wszystkim gotowi, zrobieni. Aż mi się nie chce wierzyć, że to już tyle. Nie, na pewno coś przeoczyłem, tylko już tego nie widzę. Bo, o, pigment. Dobra, to my teraz może poszukajmy tego, bo gdzieś, ja naprawdę pamiętam, że gdzieś tutaj, daleko, daleko, za górami, za lasami. O, właśnie. Jak stworzyć. Czekajcie, gdzie to było? Informacje. Na pewno nie tutaj. Ale jak stworzyć płomienny proszek? O, to jest pytanie za 100 punktów. Gdzieś to jest, może niekoniecznie. Jest, w jedzeniu. O, i dwa mam od razu. Czekaj. I czy ja to mogę jeść? Używanego składnik do obważenia może być połączony z innymi przedmiotami, aby wytworzyć oko lub magmowy, co? Krem. Okej, dobra. No to na razie to sobie wrzućmy tutaj, bo to, no umówmy się, gdzie to nie będzie bardziej potrzebne jak tutaj, ale to jest potrzebne tu. Czekajcie, to się zużyje już? Czy to będzie czekać? To będzie grzecznie, że czekać chyba. Dobra, świetnie. Natomiast tak, ty tu pigment, ja tutaj ciebie nie lubię, więc proszę bardzo, wypad stąd dla towaru. Ile ty masz tego życia? Dobrze, że tutaj nie mamy żadnych więcej, to nie będzie mi tutaj kręcić się więcej. Zjedzmy sobie coś. O, dał nam też trochę golda. To mi się akurat podoba. To mi się akurat podoba. Nic z tego nie stworzymy, ale dobra. Tak czy siak, idziemy na górę po jedną rzecz. A mianowicie po to, aby schować nasze owieczki do jednego miejsca. No bo jak będą się nam tutaj panoszyć, to nic z tego dobrego nie wyjdzie. Po ich przysmaku. Proszę bardzo. Raz, dwa, proszę bardzo, tyle nam kompletnie wystarczy, tylko to wyrzuć stąd. Jeszcze trzeba coś zjeść. I potrzebujemy płotków. Czekaj, ja chcę jeść redstone. Coś jest już ze mną nie tak. I płotki są tutaj. Słyszałem delfina. Tak, i w ogóle też trzeba się pozbyć w kota. To na pewno. Bo koty mają tam magiczną zdolność, że odstraszają fantomy. A to akurat by się przydało, bo nie wiem, czy już tutaj grasowały nade mną. Nie, wydaje mi się, że nie grasowały, skoro nie widzę to żadnego. No, chyba nie było, ale tak czy siak nie lubię tych potworków. I miejmy nadzieję, że to się zmieni. Ogólnie też widżety się zmienią niedługo. Co trochę mi utrudni życie, ale miejmy nadzieję, że nie będzie aż tak tragicznie. Dobrze, tak. Zapalimy sobie nasze wszystkie owieczki w jeden kozi róg. Dokładnie. A ten kozi róg będzie na środku. Czemu na środku? Ponieważ na środku nic się nie będzie działo faktycznie. Serio. O i oczywiście nam zabrakło tego. Ja nie mogę. Mogę wziąć tego od razu więcej, dobra, czekajcie. Dajcie mi chwileczkę. Widzicie, to jest najbardziej irytujące. Ja wiem, że to się da zrobić redstone'em, ale. Bardzo jest irytujące utykanie w drzwiach albo na drzwiach. To jest tak po prostu. Jedna z najbardziej irytujących, tak uważa każda osoba, bo o tym powie, utykanie w drzwiach w Minecrafcie. To jest takie irytujące. Czy ja naprawdę nie mam tyle płotków już? Wszystkie płotki zostawiłem chyba tutaj. Co ja? No, weźmy sobie parę z płotków i heja, bo już bym musiał zacząć tutaj pracować nad tym, bo chcę to szybko skończyć i wam pokazać, że to faktycznie działa.
A nie tak jak teraz, że się kręcę i tak właściwie nic się nie dzieje. Chyba, czy ja tutaj faktycznie mam zejście na dół? Nie, nie mam. No trudno, musimy do tego dojść. Tak, widzieliście, tutaj była ta dźwignia. Dźwignia właśnie wyłączyła nasze smaloki. Tą maszynę rozłożymy, bo będziemy mieli trochę części, ale na pewno tego już nie będziemy robić dzisiaj. Dama, chodźmy do was. Proszę bardzo. Mamy jeszcze tutaj pozostałe płotki. Będą inaczej wyglądać, ale to jest tylko i tak chwilowo, to nie? Dobrze, to tak. Chodźcie do mnie, owieczki. O, dokładnie, dokładnie, dokładnie. Chodź, chodź, chodź. Taś to do mnie tutaj. Okej, dobra, nie są aż takie głupie, jak myślałem. Trudno. Trzeba więc pójść o krok dalej i takie tutaj wciągniemy, tak co nie? Dobra. Chodźcie tu. Tu, kury. Ja nie mogę, muszę pójść po tą smycz chyba. Akurat jestem. Gdzieś ją miałem. Miałem trzy smycze, akurat są trzy owieczki. Nie chcę jej, bo po prostu później będą mi się plątać w zastanie. To mi się już kompletnie nie podoba. Dobra, metoda na ciuciu babkę nie podziałała. Cudno. Musimy to zrobić po nowoczesnemu, bo wręcz powiedział, bo tego teraz tak już rzadko się to robi. Gdzie to jest kurczę? Hello? Na pewno gdzieś to miałem, tylko nigdzie. Miałem trzy. Jest, świetnie. Tylko tego to się tak łatwo znajduje, że aż się nie znajduje. To w ogóle rusztowanie mogę też trochę przyzwyczaić, bo tutaj się po moim rusztowaniu. Ja wiem, że rusztowanie to nie powinno być takich użyć, ale mogliby przyspieszyć. Dobra. Chodź tutaj, owieczka 1, owieczka 2 i owieczka 3. Nazwy dla owieczek, jak chcecie, możecie wymyśleć. Naszych pierwszych trzech owieczek. Dobra, czyli jeżeli my pójdziemy tak tutaj, to one tutaj wszystkie grzecznie pójdą. Nie! Właśnie tu, kurczę. Dobra. Gdzie ty, owieczka, idziesz? Tu. Trzeba ich teraz zamknąć jakoś. Mogę jeszcze takich tutaj pociągnąć do siebie. Chyba one są już inteligentne czy coś. Dobra, i ciach. I teraz jakbyśmy wcisnęli tą jeszcze tutaj. Pałaś tutaj, kurczę, no. Nie tu, właś. Chodź, chodź. O Boże, i wybiegły. Rzecz, kurczę. Dobra, robimy to na metodę po staremu. Już naprawdę mam z tymi owcami problemy, więc... Właś. Właś. Proszę bardzo. Zrobione, zrobione. O Boże, ile ja już minut odcinka na tym zmarnowałem. Dalej, bierzemy sobie jeden to. Chyba wam nawet o tym nie muszę mówić. O, zużyte jakieś nawet. Daj mi jakieś tutaj mocne. O, proszę bardzo, te są mocne. Dobra, świetnie. No i tak. Zacznijmy od czegoś prostego. Czyli od metody systemu. A, to zapomniałem, że tutaj jest. Że tutaj coś na dole faktycznie jest. Dobra, trudno. Będzie trzeba uruchomić system, żeby pozbierał później to, co od tej monety teraz pozwalać. To tak, dajemy sobie to. Co nie? Dalej. Okej, dobra, trzeba rozwalić też to, co jest tam na dole. Tu wszystko rozwalamy dzisiaj. No. Dobra, no to daj mi jakieś tutaj czymś. Nawet trudno nie patrzeć na to, ale korzystam z kobla. Bo nie chce mi się już niczym innym kręcić tutaj, ja tylko kobla mam pod ręką. To tak, drewna zostaw. Gdzie jest nasza. O, proszę bardzo, to. I to. Kurczę, już mnie zaczyna brać chrypa, dopiero co zacząłem faktycznie nagrywać odcinek. Ciach i ciach, proszę bardzo, no bo to jest zrobione. I na każdym z rogów coś takiego musimy tutaj zamontować. I ta maszyna działa faktycznie, jestem już tego przekonany w 100%, więc to możecie spokojnie budować i nie będzie, że a widzę aż po miesiącu, po pojawieniu się odcinka, powiem wam, że to jest źle. Nie, to powinno być. Powinno być, z naciskiem na powinno być już dobre. I działające. Chyba nie pamiętam, nie, postawiłem tam pisane, świetnie. Dobra, i tutaj proszę bardzo. Kolejny będzie tutaj. O tym, że tutaj jest tyle tych torów. Szczerze się przyznam, że na wtedy zapomniałem, że tutaj są tory, że to jest tak wielki tutaj projekt. A to można było tak dużo prościej to zrobić, kurczę. Żeż.
No, może nawet się nie wypowiem na ten temat, że to tak można było zrobić prosto, ja to tak pokomplikowałem. Ale mój patent, żeby nie było, był bardzo naprawdę ambitny. Tylko, że nie na Minecraft. Bo Minecraft powiedział... Badaj, człowieku. No, więc trudno. Ciach, ciach, ciach. I tutaj, i tutaj, i tutaj, dobra. No, i teraz teoretycznie, jeżeli postawię tutaj to, to to się będzie kręcić w nieskończoność, co nie? Widzimy to wszystko. Pięknie, pięknie wygląda. No i tak, tutaj właściwie tego nie trzeba było robić. O, rozwalmy to sobie. No i tutaj powinien nam zostać właśnie ten blok i tutaj będziemy go później stawiać. No i tak, tu będziemy za chwilę kręcić. Na razie stąd sobie wyjdźmy. I idealne miejsce po środku, tu chyba nie będzie idealne miejsce. Poczekaj, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. A nie, to jest miejsce. Raz, dwa, trzy. No, to jest teoretycznie idealne miejsce po środku. Miejmy nadzieję, że tak jest. Więc. Czekajcie, bo mnie coś gałki trochę zaczynają bolać. Takie życie. Dawaj, to sobie rozwalmy na razie. I tutaj, w tym miejscu będzie zaraz nam wagonik tutaj stać. A teraz przedostajemy się trochę na dół. No, widzimy, że tutaj jest odchód póki co. Bo nie ma na razie jakichś tutaj, nie wiadomo jakich planów, gdzie to będziemy właściwie wszystko chować. Więc proszę, proszę nie żywić sympatii do tego, co teraz tutaj budujemy. To jest tylko, żebyście mniej więcej wiedzieli. Dokładnie tutaj dokręcimy i wam może jeszcze coś pokażę w kolejnym odcinku, rzecz jasna. Który się pojawi, nie wiem, kolejny odcinek pewnie się już pojawi szybciej niż ten, niż tak jak na ten musieliście długo czekać. Bo będę mieć więcej czasu. Wydaje mi się przynajmniej, że będę mieć więcej czasu. No ma, tutaj stawiamy hopery w tym kierunku i tu będzie aktualnie nasz output. Zaraz z niego jakąś tam skrzynkę podciągniemy. Dalej, tutaj stawiamy sobie na tym. I tutaj mamy tą ciekawszą część, czyli mianowicie jeden tor musimy tutaj postawić. Ciach. I wagonik. Ciach. I usunąć to z wagonika. Dobra. I później stąd się wydostać, ale jak mówię wydostać, to chciałbym się ja wydostać. Dobra, no i tak, teraz to jest nasz blok główny. Więc, jeżeli to jest nasz blok główny, który będzie, będą stały na nim owieczki, to stawiamy teraz tą stroną. Okej, okay, dobra. Musicie postawić tak, żebyś obserwator patrzył się na tamtą stronę, gapił się dokładniej. Dokładnie to się gapił, bym powiedział. Okej, okay, dobra, gapi się w dobrym kierunku. No i teraz, tu będą siedziały nasze owieczki. Kiedyś. Jakie tutaj jeszcze złapiemy, bo to też będzie ciekawe całkiem. No ale nie tak. Musimy zażyć naszego jeszcze jednego tutaj przyrządu. O, dokładnie. Przyrząd użyty. No ma, proszę bardzo. Tutaj i tutaj. I tutaj użyjemy naszego magicznego przyrządu, który też znaleźliśmy. I też wzięliśmy, tylko chyba nam wpadł do skrzynki, tak mi się wydaje. Ogólnie tutaj to jest już tego dużo. Jest tego bardzo dużo, bym powiedział. O, jest, proszę bardzo. Nasz dozownik potrzebujemy teraz sobie od, tak już, gdzie jest tutaj to wyjście? Tu jest to wyjście, świetnie. I dozownik sobie stawiamy tutaj, od tego miejsca. I teoretycznie, z tego co pamiętam, to jest tyle już z naszej tej figów migów. Aha, musimy jeszcze stworzyć innego hopada. No ma, to mi się przypomniało. Ale ja wiem skąd go załatwić. Hopper jeden możemy sobie łatwo załatwić. Tutaj, jeżeli wyjdziemy, przejdziemy przez ścianę. O, dokładnie. To tutaj, ponieważ mamy ten nasz system, tutaj ten redstone'owy i to wszystko jeździ i tak dalej. To tutaj mamy... Ach, tak, właśnie ten wagonik z hopperem. Który miał bardzo inteligentny patent. Naprawdę jest mi aż żal, że musimy go stąd wywalać. Ale... No niestety. No niestety nic, nie wszystko trwa wiecznie. No i tak, zbija się noc. Normalnie bym poszedł spać, ale to jest nienormalne. Tak, jedyne co możemy faktycznie zrobić, to trochę to oświetlić. Bo to jednak jest mimo wszystko i tak zawsze będzie problem. Chociaż w końcu do Minecrafta. To by się rzeczywiście faktycznie przydało. No i po co mi tutaj jest hopper? Hopper jest po to, żeby tutaj postawić na tym ciach. I tu będą nasze, o, magiczne te włazić od góry. I żeby to non-stop chodziło i pracowało.
Tutaj wszystkie w sumie można zabrać. A to jak wszystkie, to wszystkie. Ała, dawaj wszystkie nożyczki, nożyce. I one teraz tutaj zaraz zainstalujemy sobie, gdzie powinny być. Co tego, ja tutaj już nożyce wymieniałem, żeby nie było tutaj w tej naszej farmie. Co jest ciekawe, bo dosyć szybko na tutaj. Znaczy szybko jak szybko. I tak jest ich tutaj tak dużo było, że nie było aż tak źle. Dobra. Okej, okay, mamy jeszcze miejsce na parę. Świetnie. Świetnie, może by wszystkie weszły. Ej ty, nie mów tak, bo tak będzie. Dobra, jeszcze spadniemy w dół, dobra, to mi się nie podoba. Tak, wejdę akurat nam. Będzie jeden wolny slot. No. No, a to jest bardzo dobry patent. Znaczy, jestem bardzo zadowolony, że został już nam jeden slot. I teraz jest najtrudniejsza część naszej tej całej owieczkowej zabawy. Ponieważ postawiło nam się to w złym miejscu. Ale tak akurat jest pikuś. Nie pikusiem nie jest to, że trzeba tu wstawić te owieczki. Normalnie później jak już tutaj je wstawicie, co nie, to można je tutaj rozmnażać i tak dalej i wszystko robić z nimi. To nam się żywnie podoba. Gorzej z tym, że jakoś tutaj na początku trzeba je wstawić. No i zaraz będziemy się nad tym zastanawiać, jak to tak właściwie zrobić. No, słuchajcie. Granit mam tutaj? Nie, to nie. Granit to podziękujemy. Dobra, to powinno. A nie, dobra, zapomniałem, już przyznaję, zapomniałem. Jak mamy tutaj nasz ten obserwator, co nie? Który jest gdzieś tutaj. No. To od obserwatora ciągniemy sobie nasz sygnał redstone'owy. Wywalmy trochę tych torów, bo tutaj one to tak nam pomagają, że aż nie pomagają. Tu ogólnie tak, już wszystko wywalimy, to będzie lepiej. I nasz redstone'owy sygnał będzie dochodzić tu, czyli będzie robić tak, tak. No i dowolną nam drogą tutaj, żeby to podłączyć. Czyli. A, może akurat tego bym nie chciał rozwalić, bo tutaj jest ten. Wiecie zresztą, co to jest. No i teraz możecie już tutaj full to zapełnić. Pomijając ten blok, bo tutaj musi być dostęp. Musi mieć dostęp, więc póki co możecie postawić tak. I tak, i proszę bardzo, jest teoretycznie wszystko gotowe. Tylko trzeba wstawić tam jakoś nasze owieczki. I tym się zajmiemy, jak się prześpimy. Bo na pewno nie chcemy się wychodzić na górę. Bo musimy rozwalić trochę szyb. Jak jest ciemno. I coś tam może latać, i coś tam chodzić, i coś tam mnie wysadzić. To już w ogóle. To ostatnio tam się już w ogóle nie podoba. Coś tam nas wysadzić. No, to tak, do łóżeczka. Weźmy sobie nasz Seed Touch, który ma bardzo już mało użycia, ale miejmy nadzieję, że nam się nie rozwali. Miejmy nadzieję. O, widzicie, ile już tam mobów grasowało. Nocuję mimo wszystko. Teoretycznie mogłem już tam chodzić, ale tak czy siak. Dobra. Mówiłem, że taki odcinek będzie 23 minuty już jest. No bo tu jest takie gadu, powoli. I tak to jakoś tutaj wychodzi. Dobra, tak. Na pewno tutaj nie chcemy spaść. No i trzeba jakoś wymyśleć sensownie. Możemy na razie to rozwalić. Jak tutaj te owieczki transportować? Dobra, mam mniej więcej pomysł, jak to zrobimy. Tu. Tu. I tu. Wywalimy te szybki, tak? Na górze. Dlatego jest mi potrzebny seal touch. Tu. Tu jest dobrze. Tu. Co się patrzycie? Co się patrzycie? Spokojnie, zaraz zobaczycie to z bliska same. No i teraz tak, tutaj jest ta jedna owieczka, nie wiem czy one faktycznie będą miały tutaj jakąkolwiek możliwość, czekajcie. Dawaj to. To trochę tutaj przesunę wszystkie. Najlepiej tu. Dobra. Czy mogę to postawić teraz? Świetnie, mogę postawić. Dobra, no i teraz ta fajniejsza część, czyli wydostanie się na górę. Dawaj, Steel Toucha. Proszę bardzo. Tego ja tak bardzo lubię, Steel Touch, bo on tutaj przy szybach to jest najlepsza zabawka na świecie. Naprawdę. No i wystarczy, że zrobimy faktycznie to. To. No to może nam wpaść nawet do tego hopera, tak? To mnie jako tutaj mało interesuje. I trzeba jeszcze rozwalić to. Dobra, tak. Wywalmy już Seed Toucha, bo on jest już zbędny. A im mniej go używamy, tym dłużej nam podziała. I tego się trzymajmy. Dobra, to rozwaliliśmy i teraz, jeżeli się znowu wejdziemy na górę naszą wspaniałą piramidą i weźmiemy, żebyś chciały tu iść, to czemu nie idziecie?
A tu się kręcą. O, idzie owieczka. Popchnij ją. No chodźcie. Chodźcie. No, dalej. I ty, owieczko, też. Dobra, świetnie. Owieczki zamknięte. Znaczy nie zamknięte jeszcze, aby zamknąć to, najlepiej po prostu tutaj położyć to. No i teraz nasze owieczki są już full tutaj view, schowane, bezpieczne i tak dalej. Ile mamy tutaj szkiełka ze sobą? Cztery, można. Wszystkie szybki nie mamy od razu. To byłoby miło, bo nie chciałbym tutaj wychodzić już. Gdzieś tam jeszcze szukać. Okej, dobra. Nie mam już wszystkich szybek. Gdzieś jedna nam wydziała się. Dobra, no i tak. Teraz to wystarczy rozwalić tutaj wszystko, co ja teraz wybudowałem tutaj. Extra gratis i niepotrzebnie, czyli ciach. I teoretycznie, jak postawimy tutaj ten blok, o ten, to będzie już działać. O, patrzcie, zjadła i od razu się wszystko poprzestawiało. Dobra, no i tak, na czym polega ten temat, bo tego mam zapomniał powiedzieć. Mianowicie, tutaj jest blok trawy. O, mamy ostatnie szkiełko. I ten blok trawy, poczekajcie, wstawię to. Działa w ten sposób, że jeżeli blok trawy człowieczek zje, mogę was nakarmić, to będę mieć kolejne owieczki. Nie mogę kliknąć do drugiej owieczki? Co jest? Serio? Halo? Czemu nie mogę kliknąć żadnej drugiej owieczki? Przecież tu jest tyle owieczek. Oj, ty, nie, bo one teraz to wyjdą jeszcze. Nie, to byłoby niebezpieczne. Co? Nie mogę ich tak tutaj rozmnażać? To nie było w planie. Miałem mieć możliwość tutaj. Jest, poszło. Świetnie. Jakoś tam zawsze powinno to pójść, to nie? Dobra, no i mamy małą owieczkę, proszę bardzo. No nie, to nie jest mała owieczka. No nie wiem, no powinno to działać, tak? Dobra, tak czy siak. Jeżeli jakaś owieczka zje ten blok trawy, od razu i się włączy tutaj nasz hopper, dozownik z którymikolwiek nożycami, one ścinają z niej tutaj i jednocześnie uruchamiam metodę, żeby przesuwała trawę i dzięki czemu od razu rosła i odrastała. I na tym właśnie długim odcinku ma odrosnąć, aby od razu, kiedy dojdziemy tutaj z powrotem, była już wyrośnięta i owce mogły z maksymalną szybkością jeść ją dalej i produkować dla nas wełnę. Tak to mniej więcej działa. Według mnie jest dużo, dużo prostsze niż to, co ja tutaj wam wcześniej wymyślałem ze slime dogami i wszystkimi. No i sami wiecie. Tak, tą szybę później usuniemy i tutaj faktycznie może jeszcze jakieś inne farmy powmontujemy, bo to jest dosyć małe. A można jeszcze coś tutaj innego powkręcić. Czemu nie mogę tutaj w sumie faktycznie więcej tego dokręcić? Dobra, schowajmy nasze rzeczy. Czyli to, co jest zbędne, bo tutaj już nic nie trzeba kręcić, tylko poza tym, że przydałoby się co jakiś czas ich trochę porozmnażać. To na pewno by się przydało, czy z czasami. Nie. Redstone, proszę bardzo. Daj im to i czy coś tutaj jeszcze sobie. Nie, wszystko zużyliśmy. Dobra. Tutaj widziałem, że są jakieś już płotki. No to możemy dorzucić do tych płotków te płotki. I tak. Smycz możemy dorzucić tu, bo będziemy też tutaj to później znajdować. I jakieś pseudobloki, które tutaj się zawieszyły też. Możemy po prostu gdzieś tutaj wrzucać na jakieś jajko nawet. Tak, akurat ciekawe, skąd mi się wzięło jego. Dobra, no i tak, aby ich rozmnożyć, tak jak mówiłem przed chwilą, trzeba pójść na górę i zebrać moje plony, te tutaj jeszcze na dole. O, dokładnie, bo z nich będzie spokojnie można już tutaj właśnie porozmawiać z naszymi owieczkami na temat tego, że powinno ich być więcej. I kończymy odcinek, bo nie mam tutaj właściwie dla was więcej już robić. Ciach. Dobra, mamy to zrobione. Ciach. Tego ja właśnie będę wybierać plony. Chociaż automatyczne plony to i tak są lepsze, tak? Miejmy nadzieję, że uda mi się zautomatyzować te plony jakiś tam po kolejnych odcinkach i tak dalej. No, tak, to mamy i tak tego trochę przydużo. Ciach. Wywal. I zejdźmy do naszych owieczek i nakarmimy je i kończymy naprawdę. Bo mi się chce iść spać. A poza tym mam trochę dylematy jeszcze co do aparatu, bo po pierwsze mój aparat się jeszcze nie pojawił, ten co mnie interesuje najbardziej. Aktualnie mnie przynajmniej co interesował najbardziej, tak? A po drugie jeszcze parę rzeczy mam do zrobienia. Dobrze, czyli się pojawiło jakieś coś małe.
Wydaje mi się, że jeszcze się nie pojawiło. Okej, okay, a czy to może byli dawać ich? To byłoby najlepsze. Nie, bez przesady. Tak, ale czemu nie mogę tutaj. Co, że za mała powierzchnia tych. Tu jest dużo owieczek. Się też to jest dziwne, że one są wszystkie. Czekaj. Czekaj. Czemu żadna owieczka nic nie je i to się nie włączyło? To jest dziwne. A ja nie mam z kolei jak włączyć tego z tutaj kurczę. Inaczej jak nie przez to. Dobra, nie. To akurat musi być zamknięte, bo teoretycznie mogą wtedy wyjść. Ale dobra, tutaj coś nie mogę zbytnio natrafić na to, żeby się tutaj zespełniły. No to trudno, będzie trzeba. Jakieś już metody na to będę musiał wymyślić samemu. Dobra, ale to, żeby to włączyło się i poszło dalej, to akurat bym chciał już zrobić teraz. Więc możemy to zrobić z pomocą tak, tego i tego. I wystarczy postawić tutaj i szybko to zrobić. No i jeżeli za szybko zrobicie, to się tutaj blok redstone zrobi. I ciach. Dobra. Ale tak czy siak. Czemu to nie działa? Ej, naprawdę, czemu to nie działa? Chyba że wiecie co? Ja wam tu powiedziałem jedną rzecz źle. I to tu powinno być, ale to powinno być w ten sposób. I tego też tu nie powinno być. Jest, poszło. A, widzicie, czyli tu musi być kropka, czyli to nie może być zupełnie w żaden sposób podłączone z niczym innym. I dopiero wtedy działa. Okej, dobra. Tego na tak mało jadłem. Ej, to nie. Okej, ale czemu tutaj to wszystko wisi? Czemu? Czemu? Co znowu źle zrobiłem? Chwila. No hopper miał być. Wagonik jest podobno gdzieś tutaj. Tak? Wiecie, to zostawmy, żeby to działało niby. Ale czemu? Coś tutaj jeszcze jest nie tak. No bo to tutaj niby działa dobrze. Te wagoniki podobno zbierają z powierzchni tych, co są wyżej. No właśnie, no to czemu to nie zbiera? Czemu mówisz nie? Teraz mam odpowiedzi, na które się nigdy nie dowiemy pytania. Niestety. No już i. Nie, no są cały czas, kurde. A może zrobimy to pod złym blokiem? Nie, no jest pod dobrym blokiem. I'm confused. Naprawdę, jestem confused. Czemu? Czemu to nie działa? Co, że to może musi być na torze? A to byłoby bardzo irytujące. To byłoby bez sensu, bym powiedział, ale dobra. Ale dobra, spróbujmy. Postawmy tutaj tor. Okej, musiał być tor, żeby to działało jeszcze. No ale dobra, już teraz to już na pewno będzie działać wszystko. Jedyne co faktycznie, tak jak mówiłem, to jest trzeba postawić naszą skrzynkę i będzie już całkowicie użyteczne. No bo to wywalmy. Chciałbym mieć tutaj wyjście faktycznie, a ponieważ tutaj jest wyjście, tylko... Jak się mnie otwierało? Aha, wiem jak się otwierało. Tutaj jest. Proszę bardzo, tak się otwierało? Nie, tak się oczywiście, że nie otwierało. Tylko ja musiałem jakoś się otworzyć teraz. Od drugiej strony, bo tutaj na mnie nie powinno być normalnie. I pochodnie, tak, na pewno. Normalnie byśmy tutaj użyli jakichś bardziej luksusowych tych oświetleń, ale jak mówiłem, na razie nie mam jak. I czemu mam jeden blok redstone dustu? Nie powinien go mieć ze sobą. No dokładnie, tak jak myślałem, nie powinien go mieć ze sobą. Powinien być tu. Dobra. No i to możemy schować. I weźmy jedną dowolną skrzynkę, tylko po to, żeby to już zaczęło działać w teorii i żebym był już zadowolony z tego. Więc faktycznie mogę wywalić to. O, dokładnie, i dostanę moją skrzynkę. I kończymy już to, bo mówię cały czas kończymy, kończymy i jak zawsze nic nigdy nie kończymy. Proszę bardzo.
Mamy już trochę tego. Trzeba będzie jeszcze pokolorować i tak dalej, i tego typu różne rzeczy, ale jak na małą farmę i to, że jeszcze ich faktycznie tutaj nie ma zbyt dużo owieczek, a trzeba będzie ich tutaj wmontować więcej, jest naprawdę całkiem nieźle. Dobrze, prawdopodobnie mam już nawet pomysł, jak zrobimy, po prostu zrobimy gdzieś breeding owiec obok i będą tutaj spadać w przyszłości. I taka będzie tutaj pewnie zabawa. Dobrze, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał. Wejdźmy sobie do środka. Jeżeli tak, możecie stawić budę. Prawdopodobnie odcinka nie będę już montować, więc nie będziecie mieli żadnych tutaj efektów z opkami i tak dalej. Ale mam nadzieję, że i tak się odcinek podobał. Jeżeli tak, możecie stawić budę. Jeżeli jesteście tutaj nowi, możecie kliknąć subskrybuj ten dziwny dzwoneczek. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku na moim kanale. Powiem tak, naprawdę trzeba się cieszyć, że odcinek i tak się pojawił, bo ja sam w to trochę mało wierzyłem. No a co dużo mówić, do zobaczenia. A wy tutaj owieczki, pracujcie. Pracujcie. Cześć!